Legenda głosi, że gdzieś tu znajduje się portal do Zefiru. Oraz, że tylko ja jeden wiem, jak go otworzyć. O ile dobrze pamiętam, legenda wspomina także o tym, że mogę go dla ciebie aktywować za drobną opłatą. Dzięki za klejnoty, Spyro! Wreszcie mam środki, by otworzyć bar z burgerami z jaszczurek na pustyni szkieletów! Dobra, Spyro, sytuacja jest niewesoła i wygląda następująco. Bryzo ptaki przyparły nas do muru. Szukamy ochotnika, który wysadzi w powietrze cały ich arsenał. Padło na ciebie. Diabelskie działo odmawia mi współpracy. Dasz radę rozwalić to ptaszysko, żołnierzu? Dalej, nie ociągaj się!
dbała był pisk. Moje łaciate słodziki gdzieś znikły. Przez te ciągłe bitwy nic, tylko się płażą i uciekają. Pomożesz mi zagonić je do zagrody? Blask strzelił tam z okna. Tego okna na górze, głuptasie. Profesor zapewniał, że pracuje nad sposobem, bym wrócił do Julii, ale dawno go nie widziałem. Co za wybuch! Całe szczęście, że nie zdjąłem hełmu! A, jeszcze coś! Pułkownik kazał ci to dać, jeżeli zdołasz sforsować obronę bryzoptaków. Dobra robota, żołnierzu! Mój zuchu, mam dla ciebie magiczną fasolkę, znaczy ziarenko. Gdzieś tu było. O, już jest. Może zasadzisz je w ziemi i sprawdzisz, co z niego wyrośnie. Thank you.
duchu, oto dwa kolejne ziarenka, dzięki którym przejdziesz dalej. A jeśli możesz, weź to ze sobą. Tylko przeszkadza mi w kieszeni. Zapodziałeś gdzieś ziarenko? Mogę sprawić, że wszystkie rośliny znikną i będziesz mógł zacząć od nowa. Nie krępuj się. To i Romeo. Proszę, weź to, już nie będzie mi potrzebne. Ho ho ho! Ho ho!